Witajcie, witajcie, witajcie. Mamy 6.07, 134 Dzień Akademii Mocy. Już od 3 godziny na nogach, 3.10 bez budzika. Pomówimy dzisiaj o tym, co daje nam poranne wstawanie i troszeczkę zrobimy taki live otwarty z Q&A-em, z pytaniami, które się mogły Wam zgromadzić przez ostatnie 134 dni. Ja już w trasie, tak jak powiedziałem na początku, więc wykorzystamy ten czas na to, aby odpowiedzieć na Wasze pytania, które właśnie mogły się pojawić, oraz pomówimy, co mi dało, i może ktoś z Was również napisze w komentarzu, co Wam dało poranne wstawanie. Ja dzisiaj zauważyłem, kiedy się obudziłem o godzinie 3.10 bez budzika, że jest to niesamowite, że kiedy mamy ten nawyk wstawania między 3.30, 4.30, najpóźniej godziną 5, już od 134 dni, a wcześniej w sumie też wstawałem bardzo wcześnie, okazuje się, że mamy ten nawyk tak wykreowany, że kiedy pójdziemy spać wcześniej o godzinie 21, 21.30, 30, to słuchajcie, automatycznie dzieje się tak, że kiedy nastawimy ten budzik na 3.30, tak jak dzisiaj nastawiłem budzik na 3.30, obudziłem się przed budzikiem, bo o 3.10, to budzenie się rano daje nam niesamowitą wolność pod tym kątem, że można być już w trasie od 3.30, 4.00, tak jak Magda pisze dzisiaj o 4.00 pobudka. Napiszcie w ogóle, jak Wam się spało, jak Wam się wstało, jak poranne nawyki, jak się czujecie. Ja już dzisiaj, słuchajcie, 200 km, tak, 200 km na liczniku, już 2 godziny w samochodzie, jadę w trasę, mam o godzinie 7 jedno spotkanie, o godzinie 9 kolejne, więc dzisiejszego dnia od samego poranka intensywnie. Gdzie jadę? Jadę na południe, ale może troszeczkę wprowadzimy taki etap tajemniczości do jakiego miasta. Więc napiszcie jeszcze, jak Wam się spało, jak Wam się wstało. W ogóle trochę wykorzystajmy dzisiejszego tego live'a, kiedy jestem w trasie, na to, abyście zadali pytania. Mamy już 134 dzień, kiedy rozmawiamy codziennie rano. Jest nas codziennie kilkadziesiąt osób. Później te live'y widzi kilkaset, codziennie około 500 osób. Napiszcie w ogóle, czy też dobrze mnie słychać, bo jestem w trasie i mam mikrofon. Oczywiście nie zadziałały mi słuchawki, więc nie wiem, czy wygłusza ten mikrofon dobrze dźwięk, bo jest troszeczkę głośno, gdyż prędkość jest szybsza niż powinna. Czy Wisła? Nie, Wisła jest za tydzień, słuchajcie. Wisła będzie za tydzień. Widzimy się z naszymi dyrektorami już 4 i 5 mamy galę firmową połączoną z Odważ się żyć, czyli będziemy inspirować do działania, motywować i też troszeczkę porozmawiamy i o wydajności, i umiejętnościach sprzedażowych, i umiejętnościach menedżerskich, i o budowaniu marki, czy o wielu rzeczach, które są przydatne w życiu i biznesie. Czy do Dawida jadę? Nie, nie do Dawida. Dzisiaj się z Dawidem nie widzę, ale będę niedaleko. Jeżeli chodzi o tematy Akademii Mocy, aż mi dzisiaj się łezka wokół kręciła, gdyż mówię, że zrobię pierwszy live Q&A. Jeszcze do tej pory Q&A nie mieliśmy, czyli jeszcze nie mieliśmy, słuchajcie, otwartej rozmowy, a spotykamy się już ponad 3 miesiące, prawie 4 miesiące codziennie rano. I sobie odpaliłem poranne akademie, które były na początku, pierwszy, drugi, trzeci dzień. Jak zobaczyłem, jak to wyglądało na początku, a jak wyglądało później, to słuchajcie, aż jestem w szoku. Jeżeli sobie chodzi o podsumowanie, wiele osób dołączyło, oglądając Akademię Mocy w trakcie jej trwania i nie widziało wcześniejszych odcinków. Wczoraj było fajnie, bo jedna osoba napisała mi na Instagramie, że natrafiła na mój kanał i zaczęła jechać odcinki od początku, czyli zaczęła od pierwszego odcinka, czyli o której wstaję, jakie mam poranne nawyki, i dzisiejszego dnia do tematu wracamy, tego porannego wstawania. I słuchajcie, osoba zaczęła oglądać drugi, trzeci, czwarty odcinek i robi sobie z tego wszystkiego notatki, gdyż tak jak patrzę na te wszystkie odcinki, to jeszcze ani dnia nie było powtórki z rozrywki, czyli dwa razy nie było tego samego odcinka. Następnie mówiliśmy sobie o przeszkodach do osiągnięcia spokoju ducha. Trochę było o karniworze, aczkolwiek o karniworze macie 5 osobnych live'ów. Jeżeli nie wiecie na temat karniwora czy ketozy, a chcecie się na ten temat dowiedzieć, to macie osobnych 5 live'ów, gdzie są okładki odnośnie karniwora. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do jakichkolwiek tematów, czy to zakwaszenia żołądka, czy to nawyków, czy sprzedaży, czy organów, o których mówiliśmy, czy minerałów,
to słuchajcie, dawajcie w komentarzu. Jeżeli macie jakieś propozycje, które chcecie, abyśmy poruszali przez kolejny temat, bo mam zaplanowanych tematów na kolejne znowu kilkadziesiąt dni, bo dotarłem do swoich materiałów i naprawdę jest tego sporo. Więc jeżeli macie jakieś sugestie, piszcie teraz w komentarzu lub później, kiedy ten film już będzie na YouTubie, również w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania do tego, co było, śmiało, teraz jest czas, dzisiaj jest czas na to, bo mam akurat w trasie trochę takiego luźniejszego momentu, kiedy możemy sobie o tym porozmawiać. Mówiliśmy również o ustalaniu celu, o realizowaniu tych celów, jak to robić, o młocy głodówek, postów, o tym, jakie śniadania na karniworze robić, jakie jeść obiady, jakie są niefizyczne formy czerpania energii, czyli 5 niefizycznych form czerpania energii, potem mamy 5 fizycznych form czerpania energii. Tutaj Olga pisze, że ja też przespałam, nie jest od początku, ale nadrobiła wszystkie zaległości. Napiszcie w ogóle, kto w komentarzu był od samego początku, lub kto obejrzał wszystkie odcinki, kto nie pominął ani jednego dnia. Ja mogę się zgłosić, że ja nie pominąłem ani jednego dnia. Jeżeli jesteś jeszcze ze mną, kto również nie pominął, dawajcie w komentarzu informacje. Martyna, Kasia, witajcie, już po odprawie ekipa z Wielkopolski, ekipa z południa, wilki meldują się na odprawie. Siemanko, siemanko. Podsumowujemy sobie tematy Akademii, więc zarówno dla osób ze spółki, jak i osób, które nie działają z nami w spółce, przejdźcie sobie wszystkie tematy od samego początku, gdyż wprowadzając te rzeczy w życie, naprawdę jesteście w stanie tą ultrawydajność ciała i umysłu bardzo mocno i szybko wskrzesić. Więc jeżeli chodzi o te początkowe odcinki, też wyglądałem inaczej. Jeżeli zobaczycie, to było raptem 4 miesiące temu. Aczkolwiek wiedza jest uniwersalna, wiedza działa, działała i będzie działać. Mamy później o fazach snu, jak osiągnąć harmonię, wewnętrzny spokój, jaki jest wspólny mianownik ludzi sukcesu, co robić w stanach kryzysu, co nas wspiera, co wysoko kalibruje, co nas osłabia, jak oczyścić organizm. To jest bardzo ważny odcinek, numer 12, jak oczyścić organizmy z patogenów, drobnoustrojów, pasożytów, czyli wszystkiego, co, słuchajcie, nas zaśmieca. Tutaj widzę komentarze, że nawet dwa razy tematy oglądane i notatki robione, dokładnie to, co zapisane, automatycznie zapamiętane, to, co niezapisane, szybko ucieka. Tomek Mikulski, weteran na Akademii Mocy Każdej, dokładnie Tomek jest codziennie, nie pamiętam, kiedy Tomka nie było. Magda, widzę, też jest praktycznie codziennie. Kasia jest codziennie. Arleta, nasza kochana karniworzystka, która wyleczyła depresję w ciągu 2 tygodni w naszym plemieniu. Kto jeszcze nie jest w plemieniu, a chce wyleczyć cukrzycę, depresję, ADHD, zapraszam, dawajcie do naszego plemienia, gdyż wszystko się automatycznie reguluje. Tutaj kilka osób mówi, że praktycznie codziennie ktoś się stara. Można się starać, a można sobie zrobić wyzwanie. Wyzwania jakby działają 21 dni. Mówi się 28 lub 21 dni, czyli 21 lub 28 dni praktykowane coś codziennie wchodzi nam w krew i staje się nawykiem, a wtedy znacznie łatwiej jest później kolejne dni realizować postanowienie. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, poranne wstawanie, to można powiedzieć, że mózg w nocy pracuje zupełnie inaczej. Tutaj mam taki fajny artykuł, który mówi, że kora mózgowa, słuchajcie, jest strefą, w której skupiają się płaty odpowiedzialne za zadanie takie jak skupianie uwagi, planowanie, pamięć krótkotrwała czy mechanizmy odpowiedzialne za nagradzanie nas. I mamy mózg, który właśnie jest aktywny w ciągu dnia i dzięki regularnym dostawom dopaminy on jest bardziej aktywny, wieczorem on się wycisza. I tak samo, kiedy mamy wieczorem ciemność, to ciemność też wpływa na ilość tej melatoniny, dopaminy, serotoniny w naszym organizmie. I kiedy my mamy umiejętność zasypiania wcześniej, 21:30, nawet czasami wcześniej, automatycznie te nasze hormony, ilość dopaminy, serotoniny, wszystko się reguluje i zasypiamy wcześniej, wstajemy wcześniej, wstajemy wtedy, kiedy jeszcze jest ciemno, dopiero widzicie, że świta, już jest o godzinie 6:16 jasno, aczkolwiek kiedy się budzimy o tej 4:30, później wiosna, to jest wschód słońca, prawda, o tych godzinach, to mamy, słuchajcie, troszeczkę łatwiej, gdyż to światło słoneczne powoduje, że my się budzimy do życia. Kiedy jeszcze się budzimy, kiedy jest ciemno, ja uwielbiam to budzenie się, kiedy jest ciemno, bo jest wtedy taki czas ciszy, czas spokoju, czas kontemplacji, czas bardzo dużej ilości kreatywności, czas wielkiej ilości wglądów
i właśnie to jest bardzo mocno powiązane z tą ilością dopaminy i tego, że ta ciemność dociera do naszej szyszynki i zastrzyki dopaminy przestają do niej docierać, czyli tutaj zaczyna się skupienie. Kiedy jest ciemno, kiedy zamykamy oczy, tak samo bodźce z zewnątrz przestają docierać do naszej szyszynki i ilość dopaminy spada. Kiedy jesteśmy w ciągu dnia, słuchajcie, przebodźcowani, czyli jest dużo światła, jest dużo informacji z zewnątrz, dużo osób, które nam to przebodźcowanie w jakiś sposób powodują, to dzieje się tak, że tej dopaminy wtedy jest mniej i my jesteśmy w takim stanie jakby w nocy bardziej kontemplacji, rano kontemplacji, a w ciągu dnia, kiedy jest przebodźcowany ten organizm, to właśnie ta dopamina jest mocniej produkowana i słuchajcie, mamy większe pobudzenie, więc ja kocham wstawać rano, to jest jedna z rzeczy, którą najbardziej lubię w ciągu dnia, wstać o tej godzinie 4, dzisiaj 3:10, pierwsze co robię, to zapalam świeczki, wchodzę w stan w medytacji, niezależnie od okoliczności, która jest godzina, czy na przykład spałem, czy nie spałem, czy miałem poprzedniego dnia dużą ilość energii, bo czasami mam taką ilość wibracji energii, że ciężko jest mi zasnąć, jestem na głodówce na przykład dzisiaj, więc dzisiaj też, słuchajcie, mam ten organizm bardziej pobudzony, mimo że spałem bardzo, bardzo krótko, to i tak się obudziłem o 3:10 bez budzika, więc te wszystkie rzeczy, jak nawyki, głodówki, dieta powodują, że jest nam te poranne praktyki łatwiej praktykować. Kasia pisze, że niezależnie od okoliczności nigdy nie odpuszczam. Staram się, dzięki Kasiu, dzisiaj tak samo jesteśmy w trasie, robimy odprawę Akademii Mocy, słuchawki mi nie zadziałały, robimy w inny sposób, trzymam, słuchajcie, na kolanach statyw, jedziemy i da radę zrobić wszystko, jeżeli człowiek będzie szukał sposobów, jeżeli człowiek szuka powodów, to zawsze znajdzie, jeżeli szukamy sposobów, też zawsze znajdziemy, więc jeżeli chodzi o to poranne wstawanie, ja mogę zaniedbać różne nawyki, różne praktyki, aczkolwiek nawet jeżeli nie zasnę, to i tak wstanę te 3:30, 4:30, bo się zakochałem w tym porannym wstawaniu i to jest coś pięknego, włączyć muzykę 432 Hz połączoną właśnie ze świeczkami i z tym, że jest cisza, że jest spokój, że jednocześnie jesteśmy obudzeni, pobudzeni, a z drugiej strony jest ciemno, czyli tej dopaminy jest mniej, wtedy nasz umysł jest spokojny, czy można powiedzieć, że jesteśmy na jawie, a będąc troszeczkę podczas snu, czyli w takim stanie kontemplacji, medytacji do godziny, kiedy zacznie właśnie słońce świtać, więc ten czas rano między 3 a 5 jest magiczny. I tutaj mamy dalej w tym artykule, czytając, kora czołowa w pewnym sensie po prostu się odłącza, przechodzi w tryb czuwania. To jest właśnie moment nocy, ale też poranka, kiedy jest ciemno oraz kiedy zamykamy oczy. Czyli kiedy zamykamy oczy, automatycznie kora czołowa się wyłącza i dopamina tak naprawdę też spada, czyli nie dociera ciemność naszej szyszynki i się wyciszamy, harmonizujemy. I dzieje się dlatego, że właśnie nie dociera do nas wiele bodźców z zewnątrz, więc piękna metoda połączenia zamkniętych oczu razem właśnie w momencie, kiedy już nie śpimy, a już jeszcze jest słońce przed wschodem. Zarówno w nocy, jak i o świcie mózg może skorzystać z delikatnej regeneracji, tym bardziej, że zazwyczaj skupiony jest na ciągłej pracy, to właśnie wtedy otwierają drogi doprowadzące do świata emocji, wyobraźni czy głębokiej refleksji. Dlatego ja rano mam największy stan kreatywności, największy stan tych wglądów, wniosków życiowych, pomysłów, gdyż właśnie jesteśmy w tym stanie takiego śnienia, prawda? Można powiedzieć, że rano jest ten czas marzeń, czas refleksji, czas kontemplacji. I jeżeli chodzi o kolejne badania, to mamy tutaj, nawet sobie znalazłem i mam na kolanach, słuchajcie, takie badanie, które było robione kilka lat temu, na 870 tysięcy uczestników wzięło udział w tym badaniu, słuchajcie, i pokazano, że sen krótszy, wstawanie wcześniej, kładzenie się wcześniej, wstawanie wcześniej powoduje, że ludzie wychodzą z depresji, czyli 870 tysięcy osób wzięło w tym udział i miało to bardzo pozytywne wnioski, jeżeli chodzi o stany apatyjne, apatii, depresji, czyli rano ta ilość endorfin po prostu jest tak duża. Wcześniej też ta dopamina się zaczyna aktywować, czyli wcześniej mamy to pobudzenie. Ja zauważyłem, że poranne wstawanie daje więcej energii niż kawa, tak samo bezruch czy mata. Robiliśmy ostatnie odcinki, też wczoraj powiedzieliśmy o akupresurze, o
ogromnej mocy akupresury, którą można sobie zrobić rano o bezruchu, który można zrobić rano o pranajamie, którą można zrobić rano o Wim Hofie, którego można zrobić rano o ćwiczeniach oddechowych. Patrzcie w ogóle, jaki piękny wschód słońca za mną. To jest właśnie piękno poranków, że to słońce się budzi, mamy nowy dzień, nowe możliwości i my też właśnie wtedy zaczynamy mieć ten błysk wokół, o którym powiedziała Magda. Właśnie chodzi o ten błysk wokół. Ja zauważyłem, że jeżeli rano wstaję, im wcześniej wstanę, tym mam ten błysk wokół większy, niezależnie od tego, ile godzin śpię. Też nie bez przyczyny właśnie o tej czwartej, piątej też się budzą mnisi tybetańscy, robią różne praktyki, medytują, mają ten czas sami ze sobą. I jeżeli chodzi o Akademię Mocy, codzienne właśnie słuchanie czegoś inspirującego o 6 również pozwala nam potem w ciągu dnia nieść pozytywną energię dalej, gdyż nawet jeżeli nas teraz jest 40 kilka osób na tej akademii i tylko przez 20 minut wymienimy się energią, wszyscy z nas mają tą poranną energię mocy, to się dzieją cuda. Jest książka Klub Godziny 5. Większość ludzi sukcesów wstaje wcześnie i ja zauważyłem, że między godziną 5, na przykład pobudką, a 6 jest ogromna różnica, między 4 a 5 jeszcze większa, a jeżeli uda Wam się wstawać przed godziną 4, to będziecie w stanie przenosić góry. Ja przez długi czas miałem budzik na 3:33 i wstawałem codziennie przed budzikiem. Automatycznie wtedy dzieje się tak, że zaczynamy wstawać, zaczynamy kłaść się wcześniej spać i może być tak, że kilka nocy będziecie mieli nieprzespanych, ale później to się wyreguluje, czyli 2-3-4 noce organizm będzie się chwilę męczył, a następnie jak się już pomęczy, to zacznie kłaść się wcześniej spać. I najlepszą metodą jest położenie się nawet spać o 20:30 i wstać o godzinie 3:30. Śpicie 7 godzin i ten sen jest znacznie głębszy, gdyż ten sen przed 22:00, 23:00 liczony jest podwójnie, a nawet potrójnie. Tu Arletta pisze, budzi się o 3:50, tak samo nasz taki drugi karniwożysta Robert. Robert też się budzi o 3:50. Mamy wiele osób, które wstają przed tą 4:00, więc ja dzisiejszego dnia zachęcam Was do wstawania przed 4:00. Można powiedzieć, że będzie to dla niektórych na początku wyzwanie. Róbcie sobie to stopniowo, albo od razu z grubej rury, jak ja mam tendencję często właśnie wchodzić w skrajności i w all-in. Bardzo szybko się przestawicie, kiedy automatycznie nastawicie ten budzik na 3:50. Będziecie już drugiego, trzeciego dnia wyspani, bo położycie się wcześniej i doświadczycie tego, co to jest głęboki sen. Również karniwor nam pomaga ten głęboki sen, słuchajcie, pogłębić. I Kasia pisze, że na początku nie rozumiała magii poranków, ale jest teraz uzależniona. Dokładnie tak to działa. Tutaj Damian pisze, dziś medytacja, oddech Wima Hofa na koniec, 15 minut bez ruchu, czuje się fantastycznie. Dokładnie o to chodzi. Jeżeli macie jakieś pytania, czy do bezruchu, czy do minerałów, jakie rano brać, dawajcie, teraz jest czas. Przy pięknym wschodzie słońca możemy sobie o tym opowiedzieć. Patrząc dalej na Akademię Mocy, mieliśmy później bardzo fajne odcinki odnośnie pokarmu dla ego, czyli mamy 8 pokarmu dla ego, czyli te niskie emocje, stany energetyczne Hawkinsa, o których było, czyli wstyd, żal, depresja, apatia, pożądanie, strach, złość i tak dalej, czyli mamy 8 pokarmów dla naszego ego i następnie jak przestać się bać, jak wyjść z tego niskiego zasilania naszego umysłu i wejść w tym wyższe zasilanie naszej jaźni, czyli jak zasilać się odwagą, neutralnością, akceptacją, rozsądkiem, miłością, radością, spokojem. Czyli mamy 8 pokarmów dla naszego ego, 8 pokarmów dla jaźni, gdzie dowiecie się, z czego korzystać, a czego warto unikać. Klaudia pisze, że zawsze chodziła spać o 23:01, a dopiero ostatnio zaczęła kłaść się 21:30, 22:00. Jest to ogromna różnica. Dużo ludzi myśli, że jak położyć się spać o 12:00 i wstanie o 7:00, to jest te same 7 godzin, co między 21:00 a 4:00. To nie jest te same 7 godzin snu. Mało tego, rano ten czas daje naprawdę dużo takiej mocy, dużo energii i jakby połączenie tych poranków razem z ćwiczeniami mocy, czyli z oddechami, z medytacją, z zimnym prysznicem, z akupresurą i z innymi nawykami, o których już mówiliśmy,
dzieją się cuda, ludzie leczą wiele chorób właśnie poprzez poranne wstawanie i też łatwiej osiągać sukcesy, gdyż od rana wchodzimy pozytywnie w dzień i wchodzimy, co najważniejsze, poza tym, że pozytywnie, to wchodzimy spokojnie i później w ciągu dnia towarzyszy nam jednocześnie większa ilość spokoju, jak i większa ilość również energii. Później powiedzieliśmy sobie o karmie, o tym, jak być adeptem duchowości, jak mieć balans, równowagę, o intencji, o taoizmie, bo wiedzieliśmy bardzo fajne odcinki. Tu mamy również Biblię, aż sam zapomniałem, ile tych odcinków już było. 134 dzisiaj odcinek i teraz sobie przypominam, 43 odcinek, czyli 100 dni temu mówiliśmy o taoizmie, później mówiliśmy o Biblii, o diable, czy diabeł istnieje, o wyzwaniach, jakie warto sobie w rozwoju duchowym stawiać, czego nie mówią nam kościele. Trochę pokrytykowaliśmy kościół, czyli jak do tego kościoła podchodzić, jak podchodzić do Biblii. Jest wiele odcinków o Biblii, więc tutaj jest przepotężna wiedza w taoizmie, w Biblii. Obie te księgi kalibrują wysoko, na ponad obecnie 500 punktów. Kiedyś te księgi kalibrowały wyżej, zostały trochę przeinaczone. Tam są również informacje, jak stworzyć sobie z Biblii księgę, która kalibruje na ponad 700 punktów. Wystarczy kilka rozdziałików wyciąć z tej Biblii. Ja mam Biblię, gdzie mam normalnie nożyczkami wycięte fałsze, o których pisał David Hawkins, że warto tego nie czytać, gdyż obniża kalibrację tej księgi, jak właśnie Biblia. Mamy taoizm, mamy apokryfę Tomasza, słuchajcie, czyli wiedza, która jest przed nami ukrywana przez Kościół. Mamy o świecie binarnym, co się dzieje wokół nas, jak do tego świata binarnego podchodzić. Tu Magda pisze, że dzieją się wokół niej cuda. Dzieją się cuda, kiedy my codziennie rano te cuda przyciągamy właśnie poprzez poranne wstawanie, poza tym spokojem, energią. Również mamy, słuchajcie, taki nasz magnes, który jest coraz mocniej nawibrowany i ten magnes powoduje, że przyciągamy do swojego życia te cuda, o których teraz właśnie Magda powiedziała, czyli kiedy my wybierujemy, kiedy my zmieniamy siebie właśnie poprzez poranne wstawanie, nawyki i codzienną Akademię Mocy lub wracanie do tych akademii, o których było już właśnie, które są nagrane na YouTubie, dzieje się tak, że przyciągamy do swojego życia piękne okoliczności, gdyż sami pięknie wibrujemy, więc rano wstając, planując, afirmując, rano też jest fajny czas na afirmacje, na spojrzenie na swoje cele. Rano jest taka złota godzina, kiedy mamy ten umysł uchłonny jak gąbka i wtedy ta podświadomość jest bardziej właśnie podatna na sugestie, czyli na różne stany hipnozy, które również rano kiedyś praktykowałem, czyli możecie się hipnotyzować, możecie się dekodować, deprogramować swoje wzorce, nawyki i złe jakieś uwarunkowania, więc rano jest ten czas na pracę z podświadomością. Im lepszy poranek, tym lepszy cały dzień. Tak było, jest i będzie. Powiedzieliśmy sobie później, piękne odcinki były o zegarze biologicznym człowieka, czyli nawiązując do teraz poranego wstawania, odcinek numer 58 o zegarze biologicznym człowieka, jak ten zegar działa i często my sobie szkodzimy poprzez właśnie życie niespójne z tym zegarem biologicznym. Mamy również o energii yangu i inną, o męskiej, żeńskiej. Później były piękne odcinki o 5 parach organów, czyli o naszych nerkach, o naszych płucach, o naszej wątrobie, słuchajcie, o naszym serduchu i o naszym żołądku. To jest 5 głównych organów. Każdy organ ma parę świetlistą, która wspiera ten organ główny, więc wróćcie do poprzednich odcinków. Odcinki od odcinka tutaj okolice 50-60 macie odcinki o organach. Jak ustalać cele? Troszeczkę było później o sprzedaży, gdyż był to grudzień i w grudniu wydawaliśmy książkę o sprzedaży, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście, zapraszam na moją stronę bartekwajda.com, tam ją macie. 10 lat sprzedaży w pigułce na 210 stronach, więc zapraszam do wiedzy sprzedażowej. Mamy następnie, słuchajcie, kolejne organy, czyli medycynę chińską. Następnie mówiliśmy o żywiołach, o ogniu, wodzie, powietrzu, metalu, czyli również medycyna chińska. Następnie trochę powiedzieliśmy o zestawie magika, czyli jakich przyrządów używam, aby właśnie wysoko kalibrowała przestrzeń, żeby przyciągać do swojego życia piękne sytuacje, jaką wodę pić, o nawadnianiu jeszcze będziemy mówić, ale powiedzieliśmy sobie trochę o rytuałach magicznych, o potęgach naszych słów, których używamy, o zaklęciach mocy. To były odcinki w okolicach stówki, o programowaniu rzeczywistości właśnie za pomocą różnego rodzaju słów i rytuałów.
Potem były piękne odcinki numer 102 o komunikacji bez przemocy, czyli inteligencja emocjonalna. Bardzo fajne informacje o języku żyrafy, czyli jak komunikować się z innymi ludźmi, aby tej przemocy i agresji nie było. Mieliśmy o mocy ciepła, o mocy zimna, sauna, gorąca woda, ekspozycja na zimno, ćwiczenie oddechowe, fermenty bołotowa, zakwaszenie żołądka, bardzo ważny kolejny temat poza organami, to jest zakwaszenie żołądka. Kiedy wprowadzimy nasze 5 par organów w stan harmonii oraz zakwasimy żołądek, większość chorób znika i żyjemy wtedy pełnią, możemy oddychać pełną piersią, gdyż właśnie mamy organy w harmonii. Następnie mówiliśmy o witaminach, minerałach, czyli witamina D. Powiem jeszcze Wam pewnie jutro o przepotężnej kolejnej witaminie, którą warto stosować i którą kiedyś stosowałem codziennie. Obecnie znowu do niej wracam, więc obecnie biorę duże dawki witaminy D, nawet 80 tysięcy jednostek dziennie. O tym macie odcinek 126 i duże ilości drugiej witaminy, o której Wam powiem jutro i jak ona wpływa na nasz organizm. Mamy dotlenienie organizmu i mamy kolejne odcinki, które nas czekają. Mam wypisanych chyba z 20 kolejnych tematów do poruszenia. Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinek, dawajcie teraz w komentarzu lub później, kiedy ten film już będzie na Instagramie, na YouTubie, abyśmy poruszyli rzeczy, które Was ciekawią, o których jeszcze nie mówiliśmy. Może się okazać tak, że mam na ten temat wiedzę, a jeżeli nie mam, to zdobędę i będę miał, więc czego nie wiem, to się dowiem, a co wiem, to Wam przekażę. Jeżeli chodzi o jakieś pytania, dawajcie jeszcze chwilę jakieś pytania, bo mamy już 30 minut takiego krótkiego podsumowania naszych 133 odcinków Akademii Mocy oraz informacji, dlaczego warto wstawać wcześnie, co daje nam to poranne wstawanie. I tak jak powiedzieliśmy, poranne wstawanie daje nam czas na kontemplację, na refleksję, na spokojne wejście w dzień, na pozytywne wejście w dzień, na ten czas samemu ze sobą. To jest bardzo ważne. My mamy tendencję, słuchajcie, do tego, że jesteśmy cały czas wśród innych. Bardzo mało spędzamy tego czasu sami ze sobą. Poranek jest dla mnie najlepszą okazją właśnie, żeby mieć te 2-3 godziny samemu ze sobą, gdyż wtedy możemy dużo zobaczyć rzeczy. My często nie widzimy rzeczy, które są w ciągu dnia, gdyż ta dopamina jest na wysokim poziomie i właśnie ta szyszynka jest też przebodźcowana, a chodzi o to, że wtedy, kiedy w ciągu poranka mamy ciemno i też jakby jest cisza, jesteśmy w stanie więcej zobaczyć i czasami jesteśmy w stanie zobaczyć tyle, ile w ciągu kilku lat, więc polecam poranne praktyki. Bartek właśnie odnośnie podwójnej osmozy, czy warto ją zamontować? Oczywiście, że warto. Jeżeli chodzi o wodę, firma Aquafor, Aquapychy Ory, tam macie firmę, która sprzedaje filtry i różnego rodzaju nawet jonizatory wody, chyba z tego co wiem też. Ma też biocerę, czyli ja polecam zestaw Morion razem z biocerą. Biocera Wam mineralizuje tą wodę, a osmoza ją wcześniej oczyszcza, więc oczyszczamy wodę i później ją mineralizujemy. I słuchajcie, pijemy, można jeszcze ją jonizować, czyli tam możecie zapytać w tym Aquaforze, to więcej kosztuje, bo zwykły Morion chyba kosztuje w okolicach 1600 zł, z tego co pamiętam, razem z montażem. Biocera kilkaset złotych jeszcze, więc w okolicach 2000 powinniście się zamknąć, ale zwraca się to rok. Policzcie sobie, ile wydajecie na butelkę wody, która jest raz butelką, a dwa jest, słuchajcie, no w sensie jest niezdrowa, bo jest plastik, a dwa jest jałowa, więc jak najbardziej inwestycja warta uwagi. I jeżeli chodzi o probiotyki, no to wapń, tutaj jest pytanie o wapń, możecie sobie suplementować w formie suplementu Probio Mineral, też jest na ten temat odcinek Akademii Mocy i tam macie wapń, magnez i potas oraz 11 szczepów probiotyków, które bardzo fajnie z rana sobie właśnie z ciepłą wodą wypić. Więc nawet jeżeli Aquafor i podwójna osmoza wypłukuje wapń, no to ja ten wapń i tak dostarczam właśnie w formie minerałów. Musicie mieć wapń, magnez, potas, sód, czyli trochę soli jeszcze głodawskiej wsypujecie do takiej mikstury, pijecie z rana i naprawdę bardzo fajnie pobudza i daje dodatkowej energii. Często na głodówce wart właśnie te minerały pobudzają bardziej niż kawa, więc ja kocham głodówki. I dzisiaj właśnie na tak owej jestem.
Czy można przedawkować witaminę D? Tutaj jakby lekarze mówią, że trzeba mieć 40-50 punktów maksymalnie. Ja teraz się badałem, mam 89 punktów. Witamina D3. Możecie zrobić sobie badanie na witaminę D3. Chyba OH25, coś takiego to się nazywa. Kosztuje 130 zł, płaciłem kilka dni temu. Mam poziom 89 punktów witaminy D3, a zamierzam dojść do okolicy 130, nawet 140 punktów, gdyż ta witamina D3 powinna w naszym organizmie właśnie około setki minimum być. To, co lekarze mówią, że 40-50 to jest już maks, jest to nieprawda. Ja znam ludzi, którzy mają 200 punktów i to, co się jedyne zmieniło w nich życiu, to to, że bardzo szybko przyspieszył metabolizm i bardzo mocno przyspieszyło również życie, czyli ja zauważyłem ogromną korelację pomiędzy tym, że im mam wyższy poziom witaminy D3, tym szybciej manifestuję rzeczy, przyciągam do swojego życia rzeczy, ale też te negatywne i pozytywne, więc trzeba bardzo, bardzo uważać na to, o czym myślimy, kiedy mamy organizm bardzo wydajny i czysty, gdyż ta manifestacja jest również szybsza. Jeżeli chodzi o carnivore, to jest pytanie, czy nie ciągnie mnie do węgli. W ogóle mnie nie ciągnie do węgli. Kocham mięso, mógłbym jeść samą wołowinę cały czas. Wołowina i żółtka to jest coś, co mi się nigdy nie znudziło, jeszcze nie znudziło, raczej nie widzę, żeby się znudziło, więc jeżeli widzę jakieś ciasto, w ogóle nawet nie mam ochoty już długi czas. Im dłużej jesteście na karniworze, im bardziej czysty jest organizm, tym do tych węglowodanów was mniej ciągnie, a nawet jest takie uczucie, że jak wypijecie kawę, czy spożyjecie nawet jakiś napar ziołowy, ja wam polecałem jakiś czas temu napary ziołowe z kopru włoskiego i różne zioła, obecnie odstawiłem całkowicie te napary, znakomicie czuję się na wodzie, przez chwilę musiałem rozgrzeć żołądek, pracowałem z energetyką żołądka, więc przez jakieś 2 tygodnie spożywałem rano koper włoski, teraz jest sama woda znowu i czuję się fantastycznie, więc moc wody i wołowiny jest przeogromna, moc czystości organizmu i tego, że was nie ciągnie do różnych napojów, jak nawet yerba mate, czy nie musicie się pobudzać yerba mate, ziołami, czy kawą, wtedy jest taka naturalna moc wynikająca ze spokoju i wstajecie o 3:10, jest godzina 6:38, jesteście bez kawy, dzisiaj piję tylko wodę i czujecie się fantastycznie, gdyż jest ta czystość. Ja uważam, że największa moc pochodzi z czystości organizmu i jakbym miał zjeść węglowodany, to bym raczej ich nie zjadł, bo wiem, jak się teraz czuję i zbyt bardzo kocham ten stan dobrego samopoczucia, żeby sobie go niszczyć różnymi tam jakimiś chwilowymi wystrzałami endorfin, bo jedzenie węglowodanów jest to natychmiastowa gratyfikacja tego, że macie wystrzał endorfin, zmienia wam się na chwilę biochemia mózgu i później macie spadek zarówno cukru, jak i właśnie tych endorfin, więc jest to chwilowy, wypożyczony stan lepszego samopoczucia, a lepiej mieć ten stan dobrego samopoczucia niezależnie od czynników zewnętrznych, czyli zawsze i wszędzie. Tutaj Magda pisze, jak dbać o pamięć, oprócz suplementacji, jak lepiej przyswajać wiedzę. Ja widzę, że carnivore również na tą pamięć dobrze wpływa, czyli ograniczenie cukru, ograniczenie używek, czyli to, co nasz organizm umie, to umie wszystko. Jesteśmy nieograniczonymi istotami, jesteśmy bytami wielowymiarowymi i my poprzez właśnie spożywanie alkoholu, kawy, herbaty, różnych pobudzaczy, napoi jakby ze cukrem czy można powiedzieć z konserwantami i pokarmu przetworzonego, my sobie tą wydajność osłabiamy. Im dłużej jesteśmy czystości, tym nasze połączenia nerwowe nowe się tworzą i tym lepiej pamiętamy. Ja zauważyłem, że im mniej używek, im mniej cukru, tym lepsza pamięć i bardziej wydajna praca mózgu. Również możesz popracować z cordyceps, jest taka substancja, to jest grzyb, jest cordyceps i jest jeszcze reishi i lion's mane. Jeżeli chcecie popracować mocno z biohackingiem swojego mózgu, korzystajcie z grzybków. Te akurat są legalne i te akurat są dostępne i właśnie zwiększają ilość połączeń nerwowych i bardzo fajnie, Magda, działają na tą pamięć, więc jeżeli chcesz podziałać z pamięcią, masz 3 grzybki, cordyceps, reishi, lion's mane i jeszcze inne, to są tak zwane adaptogeny, z tego co pamiętam chyba nazwę, więc korzystajcie z grzybków mocy. Grzyby niby nie są karniworowe, ale jakby rosną w lesie, czyli można powiedzieć, że taki karnivor 2.0 dopuszcza spożywanie miodu leśnego, spożywanie grzybów i spożywanie jakichś tam jagód czy malin, gdyż to
sporadycznie było w naszym życiu dostępne. Człowiek polował na jelenie i na różne dzikie stworzenia oraz jadł to, co spotkał w lesie. Żyliśmy w lesie i jesteśmy do tego super przystosowani, więc jedząc grzyby, spożywając grzyby, o innych psychoaktywnych tutaj nie będziemy na razie mówić, może innego dnia. One też działają na mózg i też małe dawki mikrodosingu grzybów lub LSD też fajnie na tą pamięć działają, ale jeżeli chcesz, słuchaj Magda, zrobić to w sposób klasyczny, dostępny, legalny, to masz sobie adaptogenki. Jeżeli chodzi o witaminę D3, jest jak hormon regulujący wszystkie procesy dokładnie. Ja teraz stosuję duże dawki witaminy D3 i najprawdopodobniej dlatego, pomimo dzisiaj krótkiej, małej ilości snu, jestem bardzo, bardzo, bardzo naładowany i zregenerowany, gdyż poziom tej D3 mam wysoki, miałem wysoki, a teraz te dawki, które stosuję, słuchajcie, też fajnie działają. Łączymy to z witaminą K2-MK7, macie na ten temat odcinek, czyli musi być 200 mikrogramów K2-MK7 na każde 10 tysięcy jednostek witaminy D3. Reishi mogę polecić, jak ktoś będzie chciał, ma PRIV, tutaj ubezpieczenie Ewelina, widzę, ktoś w MLM-ie działa, ma dostęp do Reishi i cordycypsu i innych grzybków mocy. Jeżeli nie ma więcej pytań, to kończymy. Widzimy się jutro, już będę bez podróży polowych, jakby w samochodzie. Porozmawiamy jutro na temat kolejnej pięknej witaminy mocy, która jeszcze fajniej pomoże Wam wzmocnić właśnie działanie, czy to pranayamy, czy to Wim Hofa, czy to bez ruchu, i również wpłynie na Wasze mikrokrążenie oraz dotlenienie organizmu, czyli jaką kolejną witaminę mocy warto codziennie stosować. Ona spowoduje również, tak Wam powiem tylko zajawkowo, dużą ilość endorfin, dopaminy, które Wam wszystkim serdecznie polecam. A widzimy się już 134 dni, aby właśnie tej dopaminy, serotoniny, endorfin mieć w życiu więcej. Jeżeli jeszcze nie dołączyliście do naszego plemienia karniwora, macie link w opisie do tego filmu. Zapraszam, bardzo Wam to pomoże w codziennym funkcjonowaniu i w posiadaniu takiej wolności i luzu w głowie, jeżeli chodzi o brak uzależnienia do naszych codziennych takich nawyków, które ktoś nam wgrał. Dziękuję pięknie, widzimy się jutro o godzinie 6. Pięknego, udanego dnia dla wszystkich. Trzymajcie się, hej!